owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, będzie się szukać winy Izraela, ale się jej nie znajdzie. Oraz grzechów Judy, ale nie będą widoczne, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię. Wiecie, Bóg, szczególnie w naszym kraju, kojarzy się z postacią, która wymierza sąd ludziom za to, jak postępują w życiu. I to jest bardzo chory obraz Boga. Bo gdyby Bóg chciał oceniać człowieka w perspektywie wpuszczenia go do nieba czy nie, na podstawie tego, jakich czynów ten człowiek dokonuje na ziemi, to wszyscy byśmy byli skazani na piekło. Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nieważne, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły. Jeżeli Bóg by patrzył na uczynki człowieka, to wszyscy poszliby do piekła. Ale 2000 lat temu Bóg znalazł rozwiązanie dla rasy ludzkiej. Zszedł na ziemię jako człowiek. Jezus urodził się jako dziecko w Izraelu. Przeżył swoje życie tutaj na ziemi, będąc jedynym posłusznym Bogu człowiekiem. A potem umarł na krzyżu Golgoty za grzechy całej ludzkości. Wiecie dlaczego? Żeby każdy człowiek miał możliwość wejścia do nieba bez względu na swoje uczynki. Żeby wejść do nieba po śmierci, trzeba uwierzyć w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i uznać Go Panem swojego życia. To jest prosta Ewangelia. Jeden za wszystkich. On umarł za wszystkich. Wystarczy, że człowiek w to uwierzy, a jego winy zostają natychmiast zniszczone w jego życiu. I nikt z Bogiem na czele więcej ich nie wspomni. Dzisiaj jest dzień, żeby ci z was, którzy jeszcze o tym się nie dowiedzieliście, żebyście mieli szansę przyjęcia prostej Ewangelii. Jeżeli jeszcze nie uwierzyłeś w swoim sercu w to, że Chrystus umarł za twoje grzechy, jeżeli jeszcze nie uwierzyłeś, że On naprawdę wstał z martwych w ciele, jeżeli jeszcze nie ustanowiłeś Go Panem swojego życia, to to jest dobry czas. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz uznać Jezusa Panem, kiedy możesz sobie otworzyć drzwi do nieba. Do tego wystarczy tylko i wyłącznie akt twojej wiary. Za chwileczkę będziemy uwielbiać Boga, dziękować Mu za to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i idziemy do nieba. Ja jestem człowiekiem, który popełnił wszystkie możliwe grzechy, łącznie z zabiciem drugiego człowieka. Byłem mordercą, byłem dealerem narkotyków, byłem zawodowym przestępcą. Ale moje spotkanie z Bogiem, gdzie uklęknąłem, powiedziałem: Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za moje grzechy. Ja wierzę, że zmartwychwstałeś. Ja uznaję Cię Panem swojego życia. To zmieniło absolutnie wszystko we mnie. Otworzyłem sobie drogę do nieba. Za darmo, to jest łaska. To jest łaska. Będziemy zaraz dziękować Bogu za łaskę, czyli niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka. Niezasłużona przychylność. Nie zasłużyłem na to, że idę do nieba. Wielokrotnie ludzie mówią: Pan powinien wisieć, Pan był mordercą. Ja mówię: oczywiście, że powinienem wisieć. Zasłużyłem na to, żeby mnie powiesić. Trułem dzieci narkotykami. Zasłużyłem na to, żeby mnie zabić. Ale w 2001 roku ukorzyłem się przed tą prawdą Bożą, która mówi: umarłem zamiast Ciebie. Jeżeli w to uwierzysz, nie będziesz sądzony. Uwierzyłem w to. I dzisiaj chcę, żebyś też mógł uwierzyć tą prawdę. Dotknij aktem wiary tej łaski, o której Ci mówię. Kiedy będziemy tu wielbić Boga, po prostu zawołaj do Niego z całego serca i powiedz: Jezus, ja chcę spotkać Cię osobiście w swoim życiu. Ja chcę tak jak ci ludzie wielbić Cię i wywyższać.
Ojcze, uwielbiamy Ciebie za Jezusa. Dziękujemy Tobie, że nie potrzebujemy własnej sprawiedliwości, że nie musimy być sprawiedliwi sami w sobie, ale że Twoja sprawiedliwość, ona jest dzisiaj naszą sprawiedliwością. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus.
Nasz Jonie,
swoje, pomoc nasza na Syjonie. Miejmy dziś zwycięstwo Twoje, świętujemy dziś zwycięstwo Twoje, świętujemy dziś zwycięstwo Twoje, pomoc nasza na Syjonie. Pomoc nam, Panie, przez mogący Bóg, z nieba dzień, pomoc nam, Pan, pomoc nam, Pan.
Jesus.
Wywyższamy Ciebie, Jezusie. Uwielbiamy Ciebie. Wynosimy Twój tron i Twój majestat. My ogłaszamy, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem. Że nie ma innego obok Ciebie. Że Ty jesteś jedyną drogą i nie ma innej drogi. Że Ty jesteś jedynymi drzwiami i nie ma innych drzwi. My ogłaszamy Twoje totalne zwycięstwo nad diabłem. Ty zwyciężyłeś. Ty pokonałeś diabła. Ty otworzyłeś drzwi więźniom. My wyznajemy to, że już śmierć nad nami nie panuje, że grzech nad nami nie panuje, że stary człowiek nie ma nad nami władzy, bo Ty zwyciężyłeś, bo Ty pokonałeś szatana, bo Ty zwyciężyłeś dla nas. Na Twoim krzyżu, Jezus, na którym Ty umarłeś, zostały też zapisane nasze grzechy. Poniosłeś nasz grzech, naszą karę. Jesteśmy wolni, jesteśmy zwycięzcami. Twoja krew przelała się za nas. My dziękujemy Tobie za Twoją cudowną krew, która przelała się za nas. My dziękujemy Tobie, że kiedy słyszeliśmy słowa Ewangelii, ona została połączona z wiarą naszą i zbawienie stało się udziałem naszego życia. My uwielbiamy Ciebie za to. Halleluja. Shoma mama mama kela rama sekele rene. Mój Bóg, wywyższam Cię, Pan. Mój Bóg, wywyższam Cię, Pan. Mój Bóg, wywyższam Cię, mój Pan. Mój Bóg, wywyższam Cię, mój Bóg, wywyższam Cię, mój Pan. Mój Bóg, wywyższam Cię, mój Pan, 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 mój Bóg, wywyższam Cię. Mój Pan, mój Bóg, wywyższam Cię, mój Pan, mój Bóg.
basaka la rama. Halleluja! Halleluja! Dziękujemy Tobie, Jezus, za zwycięstwo! Hosza koroma sekele! Halleluja!
Jezus Zbawiciel. Halleluja, Król na wieki, Jezus Pan. Kiedy mojego Syna uznałeś za swojego Pana i Zbawiciela, ja jestem Twoim Ojcem. I ja jestem Twoim Ojcem. I we mnie masz oparcie. Shedilo, shedilo maralari nene deni desiche dena maralor nosonos. Możesz biec i nigdy nie musisz ustawać. Ten świat będzie mówił Ci, że nie masz siły, że tak wiele rzeczy wokół przeszkadza Ci w biegu. Ale kiedy Twoja stopa stoi w mojej śladzie, nie możesz się pomylić. Każdy ciężar złóż na Jego. My serce w uwielbieniu śpiewać.
Każdy ciężar na Niego złoży. Każdy ciężar, co Cię obciąża. Najdrobniejszy ciężar. Na Niego ciężar. Wszystko to Cię obciąży. Złóż ciężar na Niego. Na Jezusa. Me serce w uwielbieniu śpiewać. Złóż ciężar. Klęknij przed Nim. I złóż na Niego ciężar swój. Ugnij się przed Nim. I słusz ciężar na Niego. On jest tym, który Twoje ciężary nosi. On nosi Twoje ciężary. On jest silny. On jest silniejszy niż Twoja niemoc. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie musisz sobie sam radzić. Najdrobniejszą troskę składaj na Niego, najdrobniejszą rzecz, najmniejszą nawet. On chce mieć w tym udział, On chce mieć udział w tym. On powiedział, obciążyłeś mnie swoimi grzechami, 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 Jezusa. Jezus jest obciążony grzechami Twoimi. Alleluja, Król Zbawiciel. Czy zaufałeś Mu? Król na wieki. Potęga Wszechświata ma na imię Lucyfer. Czy zaufałeś Jezusowi? Czy oddałeś Mu swoje życie? Jezus jest Panem. Posłuchaj, diable. W imieniu Jezusa Chrystusa jesteś spętany i jesteś pod moimi stopami. Nic nie znaczysz, nie posiadasz żadnej władzy. W imieniu Jezusa Chrystusa przypominam Tobie, że tam pod krzyżem Golgoty zostałeś stłamszony i zniszczony. Nie posiadasz żadnej władzy. W imieniu Jezusa Chrystusa ja przeklinam Cię, diable. Związuję Cię nad tym człowiekiem i nie pozwalam Ci działać. W imieniu Jezusa Chrystusa nie posiadasz żadnej władzy nad tym człowiekiem. W imieniu Jezusa ja przeklinam każdą demoniczną siłę czarów i manipulacji. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ja nakazuję w tej chwili, aby każda demoniczna siła działająca w umyśle, emocjach i ciele tego człowieka w imieniu Jezusa została złamana. W imieniu Jezusa ja w imieniu Jezusa odbieram Ci, diable, jakikolwiek wpływ na tego człowieka. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa, tak jak kiedy byłeś dzieckiem i kiedy miałeś 12 lat i zostałeś skrzywdzony u siebie w domu. Tak jak kiedy miałeś 12 lat i zostałeś skrzywdzony u siebie w domu przez Twojego Ojca. Ja przypominam Tobie, że wtedy powiedziałeś, że wszystko to, co jest wokół, jest złe. Ale prawdą jest to, że to diabeł działał przez Twojego Ojca. Jeżeli wybaczysz Mu to, co On Tobie zrobił wtedy, to w tym momencie zostaniesz uwolniony w imieniu Jezusa Chrystusa. Pamiętaj o tym, w imieniu Jezusa możesz być wolny przez Jego krew. Przez Jego krew. Przez Jego krew. W imieniu Jezusa.
pętam Cię i nie pozwalam Ci wpływać więcej na tego człowieka. W imieniu Jezusa, przeklęty duchu zemsty, nie możesz wpływać na jego umysł, na jego emocje. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Wszelkie demoniczne siły, manipulacje, które przyszłyście do niego, nie możecie działać. W imieniu Jezusa, Chrystusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Lucyferze, jesteś zwykłą szmatą. W imieniu... W imieniu Jezusa. Jesteś pod moimi nogami. Nie masz żadnej władzy. Tobie się tak wydaje, że jeszcze możesz cokolwiek zrobić, ale nie masz żadnej władzy. Jesteś kompletnym zerem. Kompletnym zerem. Jesteś kompletnym zerem. Jezus, uwielbiamy Ciebie. Manifestujemy Twoją władzę nad diabłem. Nad pokonanym pajacem. Święty Król, uwielbiamy Ciebie, Święty Król, uwielbiamy Cię, jedyny święty, jedyny wielki. Szamara larde, kemero larde, lidere desire, lorde, na nas. Uwielbiaj Go, tak jak nie odwrócić jutro. Uwielbiaj Go, tak jak nie odwrócić jutro. Jezus, powiedz to słowo, powiedz to imię. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, uwielbiamy Ciebie, Święty, jak wielkiś Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielki.
Każdą demoniczną siłę teraz od każdego z ludzi na tym miejscu. Ja w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły kuseł, demoniczne siły czarów. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam każdą demoniczną siłę Antychrysta. W imieniu Jezusa. Przeklęty duchu Antychrysta, nie masz władzy nad żadnym człowiekiem, który słucha tego, co mówi. W imieniu Jezusa, przez potężne imię Jezus, przez krew Jezusa, przez krew Jezusa, przez krew Jezusa. O maralery dikera lary, 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 Jeroare lare, dore mele nare, dore di vitre lare. Ermare lere, mele di hiro, lore, noro, lore, da che credi di cibo, lore, di che credi di cibo, lore, di che credi di cibo, lore, di che credi di cibo. Ora lare, di che credi di cibo. Uvielbiamoci, Święty Boże, falire lare, di che credi di cibo.
wielkiś Ty, Jezus. Moje serce w uwielbieniu śpiewa Ci, mój Jezus. Potężny Jezus. O koro, ro, 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 przejmujemy teraz, Ojcze, panowanie nad tą atmosferą. My przejmujemy panowanie w imieniu Jezusa. My ogłaszamy Twoje rządy, Twoje panowania, Twoje dążenia. My teraz wyzwalamy Twoje namaszczenie. Namaszczenie do wolności. Namaszczenie do wolności. Namaszczenie do wolności. Niech moc płynie. Więcej, więcej, składajcie teraz ludzi, szalala, ludzi, niech ogień przenika ludzi, niech przenika ludzi w imieniu Jezusa, niech będą wzmacniani mocą Twojej potęgi, mocą Twojej potęgi, mocą Twojej potęgi. Namaszczenie, 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 namaszczenie. Hakata ramakata safate te rokoto rolora la makata si ramakata safata ralara har ne rolokoto roloro do hokoro alasera lare de henebese te rolono romono do sokonore de Jesus. To co zaplanowałeś sobie w zeszłym roku w marcu dojdzie do realizacji już we wrześniu, nie bój się. Tak, jest kilka osób, które zraniłeś. Tobie się może wydawać, że one nie wybaczą Tobie. Ale jeżeli Ty uwierzysz teraz w to,
że jesteś w stanie, że jesteś w stanie iść do tych ludzi, to idź, oni ci wybaczą, oni ci wybaczą. Shamaralada severelerenehenemenese, relene maralada, nie bój się, nie bój się. Shamaralerenehen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 ereneh
Tira pride si che lo è la padre. Yeshua grandi dell'arte da decisi. Yeshua mara mara l'arte che tre diri decisi. Namascene, 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 namascene. Shere le ride che tre dolorde. Namascene, shamara l'arte che tre decisi. Gore l'arte decisi. Kto z was potrzebuje uzdrowienia, jeżeli chorujesz, albo jesteś zdemonizowany, przyjdź teraz tutaj. Zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby. Nie ma znaczenia, na co chorujesz. Wyjdź tutaj z każdą chorobą. Nieważne, co powiedzieli lekarze. Może to jest rak, może to jest cokolwiek innego. Każda choroba zostanie w tej chwili uderzona mocą Boga. Nie ma takiej choroby, która nie została zmiażdżona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ustańcie tutaj, tutaj ustaję. Kto potrzebuje uzdrowienia, stawaj koło niej. Następni ludzie, kto potrzebuje uzdrowienia, do przodu. Ze wszystkim, cokolwiek masz, przyjdź ze swoimi chorobami, a odejdziesz bez nich. Moc z nieba teraz się będzie manifestowała. Ewangeliści, uzdrawiajcie ich, uzdrówcie tych ludzi. Uzdrówcie ich w imię Jezus. Szamarala, kto potrzebuje uwolnienia od demonów? Kto potrzebuje uwolnienia od demonów? Może jesteś zdemonizowany? Może nie dajesz sobie rady z nałogiem? Chodź! Moc z nieba! Moc Jezusa Chrystusa! Ona pomoże tobie! Ja nakazuję, ciało wracaj do normy. W imieniu Jezusa ja usuwam każdą opresję na jej umysł. W imieniu Jezusa ja związuję duchy ściśnienia, depresyjne duchy okłamujące ją. W imieniu Jezusa zabraniam wam działać. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. O karala na simbele de hele marala na simbele de hele marala na simbele de hele marala. Ja usuwam wszelkie problemy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Szamarala rady kiedy obecnie w myślach, odsuńcie się teraz. Ja podważam w tej chwili każdą gonitwę myśli w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jezus Chrystus. Potężny żywy Bóg. On umarł na krzyżu, wiesz po co? Żebyś ty mógł mieć wolność. On umarł na krzyżu, żebyś wszedł do nieba i żebyś miał wolność w twoim życiu. Być wolnym to znaczy być zdrowym, mieć zasobność materialną, być człowiekiem pogodzonym ze środowiskiem, w którym się żyje. On nie przyszedł na darmo. On przyszedł, aby owce Jego miały życie i to życie w obfitości. To nie jest religia, to nie religia.
Thank you, Jesus. Kto z was nie jest jeszcze pojednany z Bogiem? Spójrz teraz w swoje serce. Gdziekolwiek jesteś, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś złym człowiekiem, czy jesteś religijny, czy jesteś ateistą, spójrz w swoje serce, czy pojednałeś się z Bogiem, czy pojednałeś się z Nim, czy uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela? To proste. Nie potrzeba do tego być ani dobrym człowiekiem, ani chodzić do kościoła. Nie ma też zbyt wielkiego grzechu, którego On nie mógłby Ci wybaczyć. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Przesiedziałem wiele lat w więzieniach. Trzykrotnie na ulicach tego miasta umierałem od narkotyków. Handlowałem narkotykami, byłem w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale w 2001 roku, siedząc po raz trzeci w więzieniu, padłem na kolana i powiedziałem: Jezus, oddaję Ci moje życie. Nie umiem żyć. Nie umiem żyć. I Duch Święty przyszedł do mnie i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany o tym, że jedynym ratunkiem jest Jezus, to powiedz do Niego teraz: przyjdź, Duchu Święty, przekonaj mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przekonaj mnie, Duchu Święty. Przyjdź do mnie, Duchu Święty. Wierzę w to, że Jezus umarł za moje grzechy. Wierzę w to, że wstał z martwych, że to nie jest ściema, że to nie jest chodzenie z koszyczkiem do kościoła. Uznaję Cię, Jezus, jako Pana. Powiedz to teraz, kimkolwiek jesteś. Nie jesteś zbyt grzeszny, ani zbyt porządny. Wszyscy potrzebują Jezusa. Jezus jest jedyną odpowiedzią dla tej ziemi. To nie jest jakaś popierdółka wisząca na dwóch skrzyżowanych deskach w każdym domu i w każdym kościele. Jezus jest żywy. Jezus jest potężny. Jezus jest Królem i Bogiem. To nie jest religia. To nie religia. To nie jest małe ciasteczko, które się nazywa Jezusik. To nie to. To nie kolędy. To żywy Bóg. Żywy Bóg! Żywy Bóg! On przychodzi do człowieka w mocy z nieba! W mocy z nieba! Makatara la katerehe! Nekotono lara la maha kabarase! Tele nokotono loro lane mene nane se! Nela patara la hakete nele nemo no! Kto potrzebuje Jezusa? I w pochębieniu przyjął winy wszystkich nas. Kto nie ma pewności zbawienia, przyjdź do mnie, pomodlę się z Tobą. Jestem człowiekiem, w którym mieszka Bóg. Przyjdź do mnie, położę na Ciebie swoje święte ręce. Przyszedł z nieba na ten świat. I Duch Święty wypełni Cię. Makatara lada severole derema. Korzystaj z tego. Za nasze grzechy i w pochębieniu przyjął winę wszystkich nas. Uwierz Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Pani w różowej sukience, synowa, tylko wtedy będzie Pani słuchać. Wtedy nie będzie Pani na nią nacierała. Ona musi zobaczyć autorytet. Ale proszę jej o tym nie przypominać, bo inaczej nie będzie. Maka tarala da sirele de hegedele berlare de gemene. Terala haka da basirele re har. Rala mata kata safara la rama rala de hegedele de hegedele. Terala rama rala de hegedele re nara. Orola da farala katara la re 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 re. Rala di sura loro loro la re nera ma. Terala da hadere de re de sirele re de hele mene de si. Teva, teva mara hai le de la re la farala. Święty Duchu, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, jedyny i żywy, jedyny i żywy. Zaufaj dziś Bogu, na wieki będziesz żył. Prawda jedyna, słowa Jezusa z
Nazaretu, że swego syna pozostawiła na świat. Sławy niewinnie, niewinnie, cierpiąc mam za nasze grzechy. On jest Bogiem twoich pragnień. Spójrz w swoje serce. Spójrz teraz w swoje serce. On tam włożył pragnienia różne. On chce, żebyś był szczęśliwy, prawdziwy szczęśliwy. Wystarczy, że będziesz mu wierzył. Że będziesz mu wierzył. To jest bezbolesne. On od ciebie nie wymaga niczego innego. Żadnych uczynków. On chce, żeby wiary w wiarę. Chcę, żebyś mi wierzył. Z chwały w chwałę podążam za tobą. Podążam za tobą. Z wiary w wiarę. Z chwały w chwałę podążam za tobą. Nie zatrzyma mnie, jestem wolna.
wolna mocą krwi. Jestem wolna mocą krwi. Jesteś wolnym człowiekiem. Jestem wolna mocą krwi. Jesteś wolnym człowiekiem, nie zależysz. Jestem wolna mocą krwi. Wybierając Jezusa, przestałeś zależeć od kogokolwiek. Jestem wolna mocą krwi. Halleluja, Jezusa. Jestem wolna mocą krwi. Abym mogła żyć. Jego krew. Twoja krew przelała się, abym mogła żyć. Jego krew się przelała. Twoja krew przelała się, abym mogła żyć. To nie jest religia. Twoja krew przelała się, abym mogła żyć. To nie religia. Mogła żyć. Twoja krew przelała się, aby mogła żyć. Proroku. Twoja krew. Kiedy będziesz przelała się. Proroku. Aby mogła żyć. Proroku. Niech to będzie proroczy gest. Twoja krew przelała się. Jego krew jest przelana za twoje grzechy. Aby mogła żyć. Jego krew przelana za twoje grzechy. Jego ciało złamane na krzyżu Golgoty, abyś mógł być zdrowy, silny, aby nie zabrakło ci pieniędzy. Puścił ty na ziemię strzel, swą chwałę skrył. Abyś mógł być jedno z ciałem Chrystusa. Abyś mógł żyć. Ha, paralisi, stoczył krwawy ból, na siebie wziął strach, gorycz, ból. Abyś mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad. Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był. Służyć tak, by w życiu to jak wydać.
Just like
wolności Cię powołał. Jedyny Ojciec, to jedyny godzien chwały, sługa.